dobrze, Julio. Kimkolwiek jesteś, posłuchajmy się ciebie. Czujecie to? Mój pierwszy romans. Hejka, ja jestem Maja i cieszę się, że tutaj jesteś. Dzisiaj zapraszam Was do filmiku, który wzbudza we mnie ekscytację, zainteresowanie, zaciekawienie i dobry nastrój, bo czytam swój pierwszy romans. Jest najpopularniejszą książką z tego gatunku na Empiku. Jak włączyłam sobie wyszukiwanie, to tam było aż ponad 13 tysięcy ocen i ta książka miała 4,9 ocenę. I ogólnie to myślałam, że to jest może romans młodzieżowy, nie wiem, bardzo możliwe. Na okładce ma 16+, no i nie był w gatunku literatury młodzieżowej, a w romansie. Ale o jakiej książce mowa? O książce Klon. Aleksandra Negrońska. Ja o tej książce nie wiem kompletnie nic. Nie chcę też sprawdzać autorki, bo ja nie wiem nawet, czy ta książka nie jest napisana na Wattpadzie. Nie wiem, ile autorka ma lat, nie wiem, co pisze, jak pisze, ile już napisała. Nie wiem tak naprawdę nic, żeby pozostać jak najbardziej otwartą, pomimo, że nie ukrywam, że mam pewne uprzedzenia. Już nie tyle stricte do tego, że będzie to romans, ale po pierwsze, takie mam wrażenie, że może to być gdzieś bardziej młodzieżowy romans, właśnie taki z Wattpada, czego się obawiam. Jeżeli takowa ona będzie, to też w sumie powiem Wam, że z chęcią sama bym chciała tego typu książek doświadczyć, w sensie sama sobie wyrobić na ich temat opinię. Tak, świeczuszki zapalone, romantyczna playlista włączona, czego chcieć więcej, nic tylko wzniecać swój seksapir. Czas pogadać. Moi kochani, przychodzi taki czas, kiedy musimy zmierzyć się z własnymi błędami. Jestem na 199 stronie Klon. Ogólnie zdecydowałam się zrobić Wam tą pogadankę spoilerowo, bo szczerze mówiąc, do 200 strony nie ma w tej książce czego zaspoilerować, a i tak ona nie jest warta czytania. Może tak. Co ja uważam po tych 200 stronach, to po pierwsze jest to najgorsza książka, jaką czytałam i po drugie najgorzej napisana. Naprawdę i pod kątem fabularnym, i pod kątem kreacji bohaterów, i stylu pisania, jeżeli to można w ogóle nazwać jakimkolwiek stylem. No naprawdę, nie sięgałam jeszcze po tego typu książki i jakby zobaczyłam już tutaj na skrzydełku, tutaj, że tak, ta autorka pochodzi z Wattpada. Poznajemy główną bohaterkę Różę, ale to nie jest Róża, bo ona musi nazywać się Rose, bo jest Amerykanką i pochodzi z Chicago. Natomiast dosłownie w pierwszym rozdziale jest na szybko nam zarysowane, że ona właśnie mieszka w Chicago, ale w wieku 11 lat zostawiła ją siostra bliźniaczka Lily wraz z jej matką, które się przeprowadziły do Europy, do Anglii, bo jej mama zostawiła swojego męża dla jakiegoś innego bogacza, milionera, brytyjskiego fagasa.
No i ta siostra bliźniaczka zdecydowała się, że pojedzie z mamą, więc one już, wiecie, w ogóle jakby straciły kontakt. Ona z siostrą kompletnie nie rozmawiała, z matką też nie, ogólnie je znienawidziła i to jest dosłownie taki pierwszy rozdział wprowadzający. Ale już w następnym rozdziale dowiadujemy się, że ta nasza kochana Rose przeprowadza się właśnie tam do Anglii, bo chciała studiować. A że nie może na te studia zarobić sobie sama pracując w Starbucksie w Stanach, to stwierdziła, że no pomimo tego, że ich nienawidzi, to skorzysta z ich propozycji opłacenia jej studiów i wyjedzie do Anglii. Ale szkopuł polega na tym, że ona musi zamieszkać wraz z tą swoją siostrą bliźniaczką Lily, której nie widziała mnóstwo lat i której nienawidzi i też nienawidzi Aleksandra pieprzonego White'a, bo tak tu o nim jest mowa. Aleksander White to jest jej przyszywany brat. To jest syn tego milionera brytyjskiego Fagasa. Tak, mam nadzieję, że wszystko zrozumiałe. Ona ich nienawidzi z wyboru. W sensie, wiecie, swoją siostrę dlatego, że ją zostawiła, a tego Aleksandra dlatego, że jest takim bananowym dzieciakiem, że pije sobie szampana i go wylewa za kilkaset funtów i w ogóle, że na Instagramie publikuje praktycznie same imprezy, chlańsko, pijańsko i ona go nienawidzi. No, ale go nie zna. Fabuła rozkręca się na tym, że ona wprowadza się do jakiejś tam pięknej ala kamienicy, która jest podzielona na kilka mieszkań i oni jakby tworzą taką elitarną grupę. Właśnie ta Lily, ten Aleksander i do tego dochodzi jeszcze parę osób. Oni są, wiecie, taką elitą. Właśnie też na tych studiach, na tym uniwersytecie, gdzie ona idzie, bo ona będzie studiować prawo, no i oni też różne kierunki studiują. Powiem Wam tak, jak oceniam fabułę może do tych 200 stron? Ona jest nijaka, jest bardzo banalna, tam się nic jakby takiego nie dzieje i ogólnie słuchajcie, tak jak na początku, byłam taka podekscytowana, że zaczynam czytać tą książkę, że tworzę dla Was ten film i ogólnie nadal jestem i to mi jedynie sprawia przyjemność, ale im dalej w kartki, im dalej w ten papierowy las, tym mam wrażenie, że bardziej kurczy mi się mózg. I ciężej przez to przebrnąć, bo to jest cały czas w kółko to samo. A ta książka opiera się praktycznie głównie na tym, słuchajcie, na jakiejś umysłowej niestabilności i na kreowaniu bohaterów a la dorosłych, wyluzowanych studentów, tylko z perspektywy praktycznie przekleństw. Że oni są fajni, oni są na luzie, bo klną, oni tak klną, że po prostu to jest masakra. W sensie ja nie wiem, jak można taką książkę napisać i w ogóle współczuję, ja po prostu współczuję, jeżeli ktoś bryluje w takim towarzystwie i ma taki poziom, że ktoś dla kogoś staje się od razu fajny i w ogóle jest taki kochany i uroczy dlatego, bo przeklina. I nie wiem, jak ktoś tej głównej bohaterki powiedział, że ktoś jest czarujący, to ona się zastanowiła, że kto jeszcze używa słowa czarujący. Ta książka w ogóle byłaby o połowę krótsza, gdyby nie przekleństwa i opisy, które są po prostu niepotrzebne. Czyli na przykład opisy to, jak kto jest ubrany, to jak kto wygląda. Musi być, nie wiem, czasami podkreślane, że ktoś coś robi naprawdę i robi to w rzeczywistości, bo to nie może być przyjęte za coś, za pewnik, prawda? Nie. Czasami ta autorka musi dodać, że ona tak pomyślała, bo naprawdę tak uważa. Ktoś wyłączył aplikację Instagrama, żeby wejść w stoper i rzeczywiście tak zrobił. Też od pierwszej strony czuć, że ta książka jest napisana przez Polkę. Naprawdę od pierwszej strony widać, że chce się wykreować postaci na zagraniczne i usytuować je właśnie za granicą, ale to i tak jakby kipi taką pewnego rodzaju polskością. I dziwne na przykład są też sformułowania, bo dużo jest takich kalek z angielskiego, gdzie my w Polsce tak nie mówimy. Na przykład niewiary kurgodne. Że niewiarygodne i są te rozdzielniki z przekleństwem. I są takie właśnie sformułowania charakterystyczne dla angielskiego, ale tego się jednak w Polsce nie mówi.
Więc to w ogóle mi trochę robi tak w głowie coś dziwnego, bo jak czytam książki z reguły, które są tłumaczone, bo więcej sięgam po zagranicznych pisarzy aniżeli polskich, to w tłumaczeniach nie ma kompletnie takich rzeczy i te tłumaczenia są po prostu o niebo lepiej tłumaczone niż ta książka napisana w naszym ojczystym języku. Natomiast nie ma tam nawet, wiecie, takich nie tego typu sformułowań, co byłoby bardziej uzasadnione, kiedy ktoś tłumaczy z języka angielskiego. A to nie jest tłumaczone, ale i tak ta dziewczyna, kobieta decyduje się na właśnie jakby spolszczenie tego angielskiego zwrotu. Tylko po co? Żeby być bardziej fajnym. No i też rzeczywiście z tą opinią się już spotkałam, że w tego typu książkach są zabawnie jakby opisywani i przedstawiani bohaterowie pod kątem na przykład koloru ich włosów. I rzeczywiście, no mam z tego też bekę. Bo ile razy można użyć słowa szatyn? No kto tak mówi? No kto tak mówi? Przechodzimy do mojego ulubionego punktu, czyli głównej bohaterki. To jest po prostu taka perła. I powracam do Was z odmurzania się po tej książce. Naprawdę próbowałam Wam nagrać w pełni ten update i dosłownie tak mnie ta bohaterka irytuje, jakby ja mam tyle spostrzeżeń a propos niej, że aż nie wiedziałam, którą myśl wybrać i jak dokładnie uformułować w słowa swoje myśli, więc zrobiłam przerwę i powracam do naszej Róży, głównej bohaterki. Ona jest bardzo toksyczna. Ona jest okropną osobą. W porównaniu do niej Fridy McFadden, bohaterki są, nie wiem, perlaż, bohaterkami perlaż. Ona jest bardzo niespójna. Od samego początku mamy kreowaną jej relację z pewnym chłopakiem o imieniu Zayden. I dowiadujemy się, że on jest takim również bardzo bogatym dzieckiem, ma bardzo wpływowego ojca, bo prawnika, sam studiuje prawo na trzecim roku i ogólnie nie warto mu podpadać, nie warto z nim zadzierać, nie warto się z nim kłócić, dyskutować czy obrażać go. No co robi nasza główna bohaterka Rose? Od razu się z nim kłóci, od razu go obraża i to nawet już, słuchajcie, bezpodstawnie. Jak od samego początku były jakieś może takie delikatne pstryczki, które mogłyby świadczyć o tym, dlaczego ona tak się w stosunku niego zachowuje, tak potem to jest absurdalne. Co stronę mamy przekleństwa, mamy niestabilność emocjonalną bohaterów, mamy naprawdę niezrównoważoną psychicznie tą Rose, która od tak zmienia zdanie o wszystkich. Jakby w jednym momencie ktoś jest dla niej kochany, sympatyczny, idealny przyszły mąż, a w drugiej jest dupkiem i jest pieprzonym ku. Tego się już w pewnym momencie nie da czytać i tak jak właśnie na początku się spoczko bawiłam, mogłam nawet nie tyle co przymknąć na pewne rzeczy oko, ale po prostu śmiać się w głos z pewnych zabiegów. Tak teraz to już jest po prostu za przeproszeniem do pożygu. Ta ich relacja z Zaydenem jest ewidentnie kreowana na enemies to lovers, czyli właśnie na taki zabieg od wrogów do kochanków. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo oni niby oboje się nie lubią, niby oboje się nienawidzą, ale on cały czas za nią chodzi, nawet nie wiadomo dlaczego. Ogólnie wszyscy tą dziewczynę przed tym Zaydenem ostrzegali, a ona naprawdę, ona cały czas tak po nim jeździ, ale słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam ogólnie tak naprawdę się wypowiadać o drugiej osobie, do drugiej osoby. No bardzo, bardzo, naprawdę, oni strasznie i do siebie wyklinają i ona go mega obraża. Nie kumam tego, bo naprawdę to już jest dla mnie takie bezpodstawne, bo ten Zayden jawi się przy niej naprawdę bardzo dobrze. I ja naprawdę miałam takie wrażenie, że ta książka się nazywa Klon, bo chyba ta główna bohaterka Rose, ona za winklem w tej książce po prostu, nie wiem, tworzy swojego klona o innych, nie wiem, działaniach i o innym myśleniu, ale z wyglądu podobnym. Pal sześć jej siostrę bliźniaczkę, która też jest do niej podobna. W ogóle te dialogi pomiędzy bohaterami, ich relacje są poniżej, nie wiem, jakiegokolwiek etapu w życiu. Ja nie wiem, po prostu współczuję, jeżeli ktoś bywa w takiego typu towarzystwie albo obcuje z tego typu ludźmi, bo nie wiem, dla mnie to jest naprawdę takie dno. To w ogóle to, co oni do siebie mówią, w sensie jak się do siebie wypowiadają i jak budują o sobie zdania, na jakich podstawach, że tak naprawdę
Nie wiadomo skąd. Nie wiadomo skąd po prostu ich opinie na temat, bardziej opinie naszej Rose zmieniają się na temat drugiej osoby totalnie bezpodstawne. Mamy ją kreowaną jako bardzo taką, wiecie, taką buntowniczkę, taką naprawdę awanturniczkę, bardzo asertywną, taką pewną siebie. Ona umie zripostować, umie dogadać, umie obrazić, a z drugiej strony mamy niby, że ona jest aspołeczna, że ona nie lubi tak być w centrum uwagi, ona w ogóle nie lubi tak poznawać ludzi, nie lubi z nimi za bardzo rozmawiać. I na przykład też mamy w pewnym momencie taki fragment, że jest napisane, że ona ma tendencję do płaczu, że ona często płacze, przy czym w ogóle w tej książce nie ma momentu, w którym ona by płakała. Jest tylko raz, ale słuchajcie, proporcjonalność tego, w jakie jakby ona niefajne sytuacje się pakuje za sprawą samej siebie, jest nie wprost proporcjonalna, bo ona sama ciągle na przykład kłóci się z tym Zaydenem, przed którym ją ostrzega każdy, że z nim nie powinno się wchodzić w takie konflikty. I wiecie, tu ona mu dogada, naprawdę działa bardzo nierozsądnie, a po kilkudziesięciu stronach mamy akapit, że ona nie szuka kłopotów. Ona nie chce ściągać na siebie gówna, a sama jakby cały czas jakby ściąga. A to, że ona nie chce być niby w centrum uwagi, to też słuchajcie, mamy kreowaną taką dziewczynę, która niby ona tu się nie przejmuje, ona wiecie, tutaj bez makijażu chodzi, tu może byle jak wyglądać. Oczywiście ona nie chce być w centrum uwagi, ale i tak jest w tej elitarnej grupie i tak wszyscy faceci w tej elitarnej grupie do niej lgną. Wiecie, najbardziej wpływowa osoba czyni ją wiceprezeską koła prawniczego po dosłownie co, 3 tygodniach mieszkania, gdzie ona przyjechała z innego kontynentu? Ona jest ze Stanów? I w Anglii nagle, wiecie, na uniwersytecie osoba, której się każdy najbardziej boi, która ma tak, wiecie, wpływowego ojca, przy czym ona tak bardzo go obraża. To ona imponuje swoją, nie wiem, szczerością i inną postawą. I okej, może imponować szczerością, ale serio? Ta szczerość musi aż być tak wulgarna? Czy chcielibyśmy przebywać z drugą osobą tego typu? To jest dziwne. Sama jej relacja z siostrą. Słuchajcie, ona znienawidziła tej siostry, bo ta siostra zostawiła ją, wyjechała z matką do tej Anglii. Ale dobra, jakby mogła mieć uraz, mogła mieć żal, ale one ze sobą praktycznie nie rozmawiają. Nie mamy kompletnie zagłębianej relacji tej Lil z tą Rose. W ogóle. Ale im dłużej ona tam mieszka, czyli czytaj kilka tygodni, nagle mamy tak, za przeproszeniem, zdania, że Lili jest świetna. Poprawiają mi się relacje z Lili, Lili jest super. Nie wiemy dlaczego, jakby nic się nie dzieje, nie wiemy dlaczego. I wydarza się jakaś jedna słaba sytuacja, gdzie ta Lili na przykład zadaje tej Rose normalne pytania, chce się czegoś dowiedzieć. A ta Rose już nazywa ją szma. No ludzie, co jest też toksyczne, ona ma o sobie słabe mniemanie, bo na przykład nazywa się, nie wiem, że jest za głupia, żeby zapisać się na jakieś koło dodatkowe na studiach, przy czym poszła studiować prawo, więc też tego nie rozumiem. Później udaje jej się wygłosić jakąś prezentację, to porównuje siebie do piz. A też co, słuchajcie, podburza ich relacje, jej z Zaydenem, co najbardziej ją wpienia, to, że on mówi do niej pełnym imieniem Rosanno. Ona mu z liścia nawet przywaliła. Zastanawiam się, czy tak naprawdę jest w rodzinach bogaczy. Uwaga, pomijam w ogóle już sceny, które były na, załóżmy, początku książki, że kumpel opowiadał o swoim kumplu, komplementując go i porównując go do psa. Kocham psy, kocham cię, Syriuszku. Kilka razy o tym było i jak ona go poznała, ten kumpel był ucieszony, był zadowolony, szczęśliwy i ona powiedziała, rzeczywiście ma coś z psa. Dlatego, bo chłopak jest sympatyczny. Ale przechodząc, to po prostu wisienki w tej książce. Tak na razie to była moja ulubiona scena. Mamy Aleksandra, czyli tego przybranego brata jej. No, on zawsze miał służbę i okej, dowiadujemy się, że on nigdy nie gotował, że on nie umie gotować. Okej, wiele osób nie umie. Tylko, że jest fragment, że on kiedyś próbował sobie zrobić tylko kanapkę i mu się to nie udało. No to ja mam takie, jak może się nie udać kanapka? I fajnie, bo główna bohaterka Rose wykazała się zainteresowaniem i zapytała jego, dlaczego. To na to on, że
Masło było za twarde i nie wiedział, jak posmarować chleb i zrezygnował. Rafale Paczesiu, przyznaję Ci rację. Istnieją tacy ludzie pokroju właśnie poziomu mentalnego, którzy smarują właśnie kanapkę masłem tak w kostce, jak klejem w sztyfcie jadą. Ale żeby tego było mało, był potem fragment, że ona chce go zabrać na zakupy. Więc ja już sobie zapisałam ołówkiem. Proszę, niech nie będzie tak, że on nie będzie umiał robić zakupów. Odwracam kartkę. Oczywiście jest tak, że on nie umie robić zakupów. Że on wie, jak kupować ciuchy i ogólnie, no ale spożywcze rzeczy to on nie wie. Dobrze, nasza kochana Róża, ona mu pokaże, jak się robi zakupy spożywcze. Wchodzą do sklepu i ona mu mówi, że dobra, no to, że wybierz warzywa. On się na nią patrzy, nie wie jak. Ona dobrze. Instruuje go. Weź, słuchaj, woreczek i włóż tam 3 malinowe pomidory. On nadal patrzy i się pyta jej, czy ty możesz pierwsza? Jak mogę zaakceptować to, że koleś miał służbę i nie potrafi gotować, tak jak ma ewidentnie już instrukcję obsługi wzięcia woreczka i włożenia tam 3 pomidorów, to już jest, nie wiem, jakiś żart powinien to być. No ale dobra, on zaczyna, wiecie, na wzór naszej ukochanej Rose, pakować też te pomidory, ale w pewnym momencie zaczyna je wyciągać z powrotem. I ta Rose się pyta, co on robi. A on, że weźmie inne pomidory, bo mu jest przykro, że tamtych nikt nie weźmie. W gwoli ścisłości to jest 20-letni student medycyny. Pomyślcie, jeżeli jest na świecie, w Polsce, 2 ludzi, którym się ta książka podoba, to logiczne, że wy znajdziecie też 2 tożsamą sobie połówkę. Piękna, budująca myśl. Największym plusem tej książki, oprócz tego, że ją skończyłam, jest to, że teraz każda książka po niej będzie tylko lepsza. 577 stron i o 577 stron za dużo. Jak rozwinęła się nasza fabuła? Czy trochę się poprawiła? Ogólnie to powiem Wam tak, że ta książka, jak dla mnie jest taka, jak zaczynamy z tego punktu, to jest taka. Tararara, tarata. Byłam bardzo jakby na tą książkę rozwścieczona, to powiem Wam, że potem już tak podeszłam bardziej z dystansem, już stwierdziłam, okej, już niekiedy przymykam oko na pewne rzeczy, bo ciągle się będę frustrowała, bo ona jest po prostu źle napisana. Jest bardzo dużo powtórzeń, błędów logicznych itd., itd. Natomiast skupiłam się na tej historii i powiem Wam, że nawet trochę się wciągnęłam. Naprawdę miałam w pewnym momencie coś takiego, że aż kurczę, czy nie trudno mi będzie przyznać przed sobą samą, że się ciut zaangażowałam i chcę wiedzieć, jak się potoczą losy tych bohaterów. Tylko to naprawdę trwało w środku. To jest bardzo słaba książka, ale już było lepiej. Były momenty takie też urocze, niektóre jakieś takie zdania poszczególne, wiecie, czy momenty było w porządku, już jako tako. Natomiast potem znowu była bardzo mocna tendencja spadkowa i samo zakończenie tej książki jest bardzo niesatysfakcjonujące. Oczywiście tylko takie, żebyśmy sięgnęli po kolejne części. Nie, dziękuję. Natomiast bardzo, no jeżeli chodzi o te 600 stron, co tu tak naprawdę się dzieje, to ja nie wiem. Ja nie wiem, po co naprawdę takie książki powstają, po co one są, nie wiem, tworzone. W tej książce nawet nie ma co zaspoilerować.
bo tu się nic praktycznie nie zmienia. To są ciągłe kłótnie, to są ciągłe jakieś obrażanie na siebie, na poziomie, tak jak już mówiłam, dennym. Bardzo długo nie jest się w stanie połapać, czy tak naprawdę ta Rose, czy ona flirtuje tam z każdym? Czy to jest normalne, żeby w grupie przyjaciół każdy siebie smyrał po plecach, leżał sobie na udach, bawił się swoimi włosami, tutaj po pleckach? To jest, nie wiem, takie po prostu romantyzowanie dziwnych rzeczy. Co jest atrakcyjnego w tym, że dwójka ludzi non-stop się wyzywa i wymyśla na siebie jakieś po prostu takie jakby słabe rzeczy. I o, romantyczna jest ta ich lojalność pomiędzy nimi, że w gruncie rzeczy po każdej kłótni albo w każdej kłótni oni i tak za sobą staną czy tam mogą na siebie liczyć. Tak, pomimo tego, że znają się, nie wiem, 2-3 miesiące. Zakończenie tej książki nie dość, że niepotrzebnie wprowadza nam tyle nowych postaci, gdzie one przez te 600 prawie stron się nie pojawiały. One nam są niepotrzebne. Niepotrzebne nam są te informacje. Ludzie, to już jest tak już bez sensu naprawdę to czytać, bo nasza główna bohaterka, nie wiem, wraca z powrotem tam do Chicago na święta i wiecie, są nam przytaczani ich znajomi. Jej znajomi, którzy po prostu w ogóle ich nie znamy. Jakby, wiecie, przez całą książkę czytaliśmy o danej grupie znajomych i oni nas interesują. Interesuje nas finalnie ta właśnie relacja jej i tego Zaydena, prawda? A nie jakby, kurde, piątka czy siódemka nowych jej znajomych, że oni mi będą mówić, że kogoś siostra, nie wiem, zjadła mu chipsy paprykowe, a chciała solone. No naprawdę, no te dialogi właśnie takie są. Jakby po co? Nie wiem, ja nie rozumiem, jak można naprawdę realnie pisać taką książkę i pisać ją, po prostu pisać. Jakby wiecie, piszesz i nie myślisz? Nie zastanawiasz się na tym, co ty piszesz, co ty tworzysz i jeszcze potem to wydawnictwo? Ja nawet nie wiem, do kogo mieć takie, wiecie, w cudzysłowie mówiąc, pretensje, bo mi jest autentycznie smutno. Mi jest smutno po tej książce, że tak w tym momencie wygląda część rynku wydawniczego w Polsce, że jest ten wysyp książek z odpada, które powinny po prostu pozostać na odpadzie, bo liczy się kasa, bo liczy się sprzedaż. Smutne to jest w obliczu, gdzie jest tyle pięknych, tyle fantastycznych, tyle mądrych, tyle nawet z czystą rozrywką książek na świecie, to jest dla mnie nienormalne, że tego typu książki są na pierwszym miejscu po prostu na półkach, na witrynie, na przykład w Empiku, że każdy może gdzieś tam zerknąć pierwsze co to na książki i widzi to. Dlaczego tak jest? Bo kasa. I ja wiem, że oczywiście istnieją pewnie gorsze książki niż ta, natomiast to jest tak, jakbyśmy szukali wśród, nie wiem, ludzi, którymi się otaczamy gorszych osób po to, żeby docenić tego złego człowieka, który jest obok nas. Wczoraj, jak ją kończyłam, to zaznaczyłam sobie pewien fragment, który autentycznie mi się spodobał. I w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to nawet nie są słowa autorki, tylko ona cytuje serial kryminalny z Netflixa. Moją ulubioną postacią jest Charlie. Akurat Charlie jest naprawdę super, był super i jest strasznie sympatyczny i no, on był w tej książce największym pozytywem. Po prostu Charlie bardzo fajny. Darzę go sympatią, pomimo że książka była średnia, to ten Charlie był fajny i niekiedy Aleksander, pomimo tej głupoty swojej niekiedy, to też miał jakby śmieszne takie incydenty w gwoli ścisłości. No i tyle moi drodzy. Czegokolwiek byście nie czytali, czegokolwiek byście nie robili, życzę Wam przyjemnego czasu i dziękuję Wam, że byliście, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Pa, pa!